Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Musimy kupić sobie nową furę dzisiaj. Coś tak czuję, że trzeba kupić nową. Znaczy ja tu mam fajne furki, te Hyper, ale no najwyższy czas kupić. Jest taki jeden samochód, który mnie interesuje, jest to Koenigsegg. Chciałem kupić Agera, ale kurde, ja widzę, że tutaj są jeszcze fajne furki do ogrania. Spokojnie, wszystko po kolei. Mamy tu Koenigsegga Agerę za 747 tysięcy kredytów, to jest dużo. Mamy Veneno za milion, nieco ponad milion. Niektóre samochody są z dodatków, których nie mam w tej grze. Jest Huayra. A może by ten samochód wziąć? Ciekawe, jakby się prowadził w Forza Horizon 2. No ale ja dzisiaj sobie wybrałem Koenigsegga. Wiem, że w trójce, w Horizon 3 ten Koenigsegg jest nie do opanowania, no ale spróbujmy, może jakoś mi pójdzie. Jaki kolor wybrać? A wybiorę sobie ten. W sumie, wiecie co, tak patrzę, że tutaj są te samochody z szybkich i wściekłych. Tak sobie myślałem, że chciałbym obejrzeć sobie ten film Szybcy i wściekli z tamtych lat. To nie wiem, która to była część, w każdym razie to chyba była część, jak oni spadali z samochodami z samolotu, coś takiego było. Coś takiego było. O. I startujemy. Jak będzie mi się jechać tym samochodem? Nie wiem. Zobaczymy. Wow. Chyba będzie tak samo jak w Forza Horizon 3. No ale warto byłoby jeszcze zrobić sobie jakiś tuning. Coś tam ulepszyć, coś tam zmienić może? Zobaczymy. Na razie spróbuję jakoś okiełznać. Ja go chyba miałem kiedyś w Forza Horizon 2. Coś tak mi się przypomina teraz. Ale sprzedałem go, któryś miałem taki samochód, który bardzo ciężko się prowadził. No ale w Forza Horizon 3 dużo, dużo więcej grałem i troszeczkę wyskillowałem się, myślę. Myślę, że powinienem sobie dać radę. Gram oczywiście na najtrudniejszym poziomie trudności, czyli drewatary mają poziom nie do pokonania. Wyłączone mam kontrolę trakcji, ABS. Wyłączone mam jakieś tam jeszcze inne pierdoły, ogólnie jest trudno. Mam tylko ustawiony sposób normalny prowadzenia samochodów, czyli jest to taki sposób prowadzenia dla padów bardziej przystosowany. Jeśli ustawimy sobie symulację, no to bez kierownicy nie podchodź dosłownie. Jest bardzo ciężko wtedy. No i na manualu jeszcze sobie gram, nie? Sobie mogę fajnie hamować biegami, jest to mega, mega przydatne, pożyteczne podczas wyścigów. No bo możemy sobie delikatnie tylko zwolnić, zredukować tą prędkość. W sumie ja zapomniałem, jakie tu były stacje radiowe. Wyłączone mam część interfejsu, żeby mi nie przeszkadzało podczas grania. Nie lubię, jak tak za dużo informacji jest na ekranie. Ale chyba też mieliśmy Buzz Arena albo coś takiego. Ustawimy sobie może ten, żeby głośniej było. Czy Agera brzmi bardzo fajnie, ale chcę, żeby też muzykę było trochę słychać. Głośność radia, tu mamy samochodu, jest na maksa. A mam nadzieję, że coś tam słyszycie, nie? Głos GPS-u wyłączony. Głośność opon, tu mamy nawet głośność opon możliwą do ustawienia. Efekty specjalne, narracja, dobrze. Jedziemy. O! Jakaś elektronika sobie leci. Już zapomniałem, naprawdę, ja muszę sobie ten włączyć. Na Spotify jest na pewno playlista już utworzona tych utworów. Na pewno nie wszystkich, ale większość na pewno jest z Forza Horizon 2. O, tu jakiś Kozakiewicz ciśnie, zobaczcie. Teraz właśnie wszystkie te znaczniki, nicknamy i tak dalej mam powyłączane w grze. Może by właśnie można było włączyć, żeby widzieć, z kim my możemy się ścigać tutaj na jeździe dowolnej. Mogę pomylić samochód ruchu ulicznego z jakimś tam wyścigowym. Będzie ekran, cyk. I zobaczmy. Zderzenie, czas, pozycja. Nazwy nad samochodami, to powinno być to. Duchy, umiejętności się przydadzą. Okej. I w zasadzie tyle. Powinno być dobrze. O, już widać, nie? O, no to super. Jedziemy sobie, oj, widział, tam jakiś kozak jedzie, róbmy mu fotę. Cyk. I tutaj jakieś Porsche, to jest Porsche? No. Jakie wgniecione. I już, kolejny samochód, to jest RUV.
Właśnie tak myślałem, z tyłu coś ten spoiler mi nie pasował. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Idziemy rozpocząć zawody i zobaczymy, jak mi pójdzie Agerom. Nie wiem, czy ją tuningować, czy też nie. A zaraz zobaczymy, bo tutaj jest cel, będziemy mogli ją sobie chyba przerobić. Fajna jest Agera. Dobra. Teraz gram na Xboxie One X, ale nie mamy tu 60 FPS-ów ani nic z tych rzeczy, bo ta gra nie jest i nie będzie raczej ulepszona do, no, na tą, tak? Okej, okay, musimy sobie wybrać traskę i cyk. Teraz możemy sobie wejść do centrum Horizon i coś z tym samochodem zrobić. Warsztat, zobaczymy, jak to było. Ulepszenia, bo jaką mamy tu klasę? On jest prawie już wymaksowany, to tam nie ma potrzeby. Możemy jedynie szersze kapcie zamontować z tyłu. Pyk. Się od razu kupuje, nie mamy tak, że do koszyka wrzucamy wszystko. Trochę szersze kapcie i może jakość tych kapci, ale tu chyba już mamy maksymalne te kapcie, jakie można mieć. Bardzo fajne felgi, w zasadzie chyba zostawię wszystko na stoku, czyli fabrycznie. Tu nam znacznie staty spadają. Zobaczymy, jak mi pójdzie pierwszy wyścig. Nie chciałbym Chciałem powiedzieć, że nie chciałbym rujnować tego pięknego małego spoilerka, ale spoiler Kenizega jest bardzo fajny, zobaczcie. Pasuje do tej Agery. Ciągle mi tak na usta się ciśnie Regera. To jest ten najnowszy Kenizek. Kenizek. Dobrze, przyda nam się szybsza zmiana biegów. Może ustawienia skrzyni? Tak, czas zmiany nam się skróci, jak zainstalujemy. Ustawienia dyferencjału. Co tu jeszcze możemy? Możemy sobie jeszcze obniżyć. Wow, nieźle. No, w Forzie tutaj wszystko ma znaczenie. Jeśli graliście w Need for Speeda, obniżenie samochodu nie zawsze tam wpływa na jego prowadzenie, a tutaj ma wszystko znaczenie. Możemy sobie jeszcze stabilizatory, no żeby tam było więcej opcji do ustawiania. Co do mocy, podejrzewam, że tu nie potrzeba za wiele kombinować. Jest dobrze tak jak jest i tak to zostawimy. Tylko może troszeczkę polepszymy sobie trakcję. Zobaczymy, jak tu wygląda sprawa z tuningiem. Tutaj z ciśnieniem nie będziemy nic. Tu jest wszystko bardzo dobrze ustawione. Tutaj też niech tak zostanie. Moglibyśmy ewentualnie zwiększyć trochę kąt. Stabilizatory, niech tak zostanie, niech tak zostanie. A aero tu na razie nic, bo nie mamy ospoilerowania żadnego. No i dyferencjał, tutaj zdecydowanie możemy popracować troszeczkę nad tym. Dyferencjał to jest bardzo ważna rzecz. Ale też nie może być ta różnica między zwolnieniem a przyspieszeniem zbyt duża, bo wtedy jak puścimy gaz na zakręcie, to nam może zarzucić bardzo łatwo dupę. No ale dobrze. Ciśniemy. No ale też jak znowu puścimy gaz leciutko, to będzie nam samochód lepiej skręcał na zakrętach. Jeśli mamy zwolnienie ustawione, no, tam troszeczkę niższą wartość. I tak, o. Pyk, startujemy sobie. Mam tutaj też LaFerrari. W sumie tak nie jest, nie ma zbyt dużo samochodów tutaj w tej Fordzie Horizon 2, tak jak patrzę. W trójce tych aut jest więcej do wyboru, ale to wcale nie jest minus, jest dużo fajnych samochodów w tejże także do wypróbowania. Dobrze, poziom trudności to wam chyba pomówiłem już, jak to wygląda. Tak to wygląda, więc naprawdę niezłe wyzwanie dla mnie, aby to przejść. Nawet jak będę w środku stawki, to będzie dobry wynik. Wow! Zszokowany jestem, tak szybko złapał przyczepność? No tak, mamy tu bardzo szerokie kapcie i dobre opony, ale kurde. W Forzie Horizon 3 bym się męczył i męczył. No ale tak, trakcja, trakcja. Jestem ostatni. Tu trzeba jeszcze postarać. Staram się jak najspokojniej jechać, żeby w miarę opanować auto. O, nie wiem. O środku stawki chyba mogę pomarzyć, co?
Jest ciężko. A mogłem wziąć zondę. Nie no, jeszcze jedziemy spokojnie. Jeszcze dużo wyścigu. Tutaj jest dosyć kręta trasa, więc. Agera jest dobra na właśnie proste. Znaczy w sumie każdy samochód z tych hyperów jest dobry na proste. Ale Agera wybitnie. I wybitnie nie jest dobra na właśnie zakręty. Mogliśmy sobie. No tak jak mówiłem, w razie czego to sobie to ospoilerowanie dodatkowe zamontujemy i będzie dobrze. Powinno być dobrze. O i koniec wyścigu. Czy będzie połowa stawki? Ale ciasne zakręty. Jezus Maria. A i Hennessey mnie trzasnął i prawie Aventador też. 10. pozycja, czyli za mną było 2 zawodników. Niedobrze. Ale może następny wyścig nie będzie taki pokręcony jak ten. 3 punkty tylko zdobyłem. Ciężko. Co byśmy mogli jeszcze zrobić? Nie chcę instalować tego brzydkiego spoilera z tyłu. Może ograniczać się tylko do tego z przodu, do tej dokładki. Zobaczymy, no. Zobaczymy, bo ten wyścig był naprawdę bardzo trudny dla Agery. Był pokręcony mega. Zresztą większość wyścigów tutaj są bardzo pokręcone. Nie instalowałem nic na zwiększenie mocy, a i tak było ciężko. No, nie ma się co dziwić. Chyba Agera, nie pamiętam ile tam koni miał, ale jest to ogromna moc. Chyba około 1000 albo nieco ponad 1000 nawet. Tak czy inaczej, no. Wiem, że Koenigsegg One to One ma tą idealną proporcję koni mechanicznych do wagi. Jakby się mówi, że im więcej, że waga i moc się bardzo nie lubią ze sobą. Że im wyższa waga, tym gorzej, nie? Tym więcej mocy potrzebujemy, aby maszynę rozpędzić. Dobrze, ale wiecie co, ja bym sprawdził sobie, jak ten wyścig przebiega, bo możemy to sobie chyba sprawdzić. O, zobaczcie, i tutaj mamy fajną prostą okrążenia. Teoretycznie powinniśmy móc sobie dać radę z tą Agerą, a zależy mi na tym, aby na tym odcinku sobie właśnie nią jeździć. Nawet jeśli nie będzie mi szło jakoś za dobrze, jak będę w połowie stawki, a już na trzeciej pozycji jakbym był, to by było naprawdę dobrze. Ten poziom trudności w Forzie jest bardzo wymagający. No i nie zostawili. No i tutaj gładkie, zdecydowanie gładsze zakręty są, ale muszę się skupić, bo jak mówię, to nie słyszę samochodu, muszę sobie głośniej grę ustawić. Ale hamulce to ma mega. Jest ciasno na tej mapie, no. W sensie w Forza Horizon 2 są ogólnie bardzo ciasne te. No akurat w tym miejscu może tak jest, ale w trójce jest troszeczkę szerzej, można lepiej powyprzedzać, nie? Teraz będziemy mieli chyba tą prostą. Czy to była to właśnie prosta? Nie, chyba będziemy. Cholera wie. Teraz to będzie okrążenie. 10. pozycja jak na razie. Mam nadzieję, że tak nie zostanie. No kogoś jeszcze musimy wyprzedzić. O, zobaczcie, jak tu ładnie podganiam. No, tu było trochę prostej. Jak na Krzysia się wepchał. Nie znam tak dobrze tych trasek, jak w trójce. W trójce to tam znałem. Ale w trójce trzeba przyznać, że dużo jeździłem i bardzo zawsze starałem się opanować te samochody, żeby jeździć jak najbardziej czysto. No to też znajomość mapki dużo daje. No, jest ciężko. 12. pozycja jest! Pierwszy od końca, chociaż tyle.
no sorry, się zahaczyłem. No tutaj mnie karerka nie dogoni. Nie ma opcji. Jeszcze jedno okrążenie mam, ale nie wiem, czy ten peleton wielki tam dogonie z przodu. No, a ciekawy jestem, czy ktoś jeszcze gra na multiku w Forza Horizon 2, jak myślicie? Nie pytam wśród was, ale chętnie sobie to sprawdzę jakoś po odcinku. Próbuję naprawdę delikatnie hamować. Nie naciskam tego triggera do końca, nie ma opcji. Ale myślę, że i tak lepiej idzie mi opanowanie tej Agerli niż kiedyś, jak grałem. Wydaje mi się, że kiedyś ją miałem i się wkurzyłem na nią i ją sprzedałem. Coś tak jakoś chyba pamiętam. Jak się przesiadłem na pojedynkę, to pamiętam, że to skok, kurczę. No i nie grałem na najtrudniejszym poziomie kiedyś tam. Chyba powinienem troszeczkę wcześniej biegi mieć. No. Nie słyszę za dobrze tego samochodu, muszę sobie głośniej grę dać. Ale kurde, 11 pozycja, jeszcze gorzej niż wtedy. Oj, nie uda nam się tego odrobić, tej straty. Jestem ostatni w generalce, najgorzej. Kurde, nie fajnie. A ciekawe, czy jakbym się teraz przesiadł do innego auta, to czy bym pojechał jakoś lepiej? Chyba nie. Raczej tak samo. Są jednak fury, które mają ogromną moc i ciężko je opanować na tych wszystkich zakrętach. Agera jest wybitna, ona tak się wydaje taka ciężka podczas jazdy. O, mamy jakiegoś wheel spina, zobaczmy. Czy uda się wylosować samochód? Jakieś tam samochody są, ale... Czy coś wylosujemy? Uwaga, nie. 8000. O, jeszcze coś tam mamy. Jakiegoś kolejnego wheel spina. Uwaga, uwaga, co tym razem? Car, ekstra. Czyli mamy Audi RS2 Avant. Może być. Nie wiem, czemu po angielsku powiedziałem samochód. Nieważne. Dobrze, i co my tu mamy jeszcze? No pa, same pokręcone te wyścigi. Chodźmy w takim razie zainstalować ospoilerowanie i zobaczymy, co nam to da. Ospoilerowanie oczywiście daje nam tylko przewagę wtedy, kiedy jedziemy z dużą prędkością. Jeśli jedziemy powoli, no tak jak tutaj będą bardzo ostre zakręty, to tak naprawdę to spoilerowanie nam niewiele da w tym samochodzie. Jeśli byśmy jakoś zrobili tuning sobie lepiej w tej Agerze, to wtedy może poszłoby lepiej. Co mi tu nie pasuje, więc troszeczkę ociężale się prowadzi. Spróbujmy sobie dać troszeczkę koła w negatywie. Może coś to nam da. Tutaj jeśli chodzi o skąd, to nie chcę za bardzo kombinować, bo zacznie chodzić poślizg bardzo łatwo. Ale zróbmy sobie ze stabilizatorami coś. Dajmy sobie je bardziej luźno. Wtedy on nie będzie tak mi, nie będzie taki drastyczny w tym prowadzeniu. Jeśli chodzi o zawieszenie, tutaj nie miałem z tym problemu, że mnie tam coś wybijało. Było ok. Hamulec, no i dyferencjał. Tutaj spróbujmy jeszcze troszeczkę poluźnić, no bo to zależy na ściganiu się. Tutaj dajmy jeszcze tak, a nie na driftowaniu, tak? Więc to mamy to. I teraz tak, weźmy sobie przedni zderzak, no dajmy sobie taką dokładkę. I przy wyższych prędkościach powinno mi to dać troszeczkę więcej sterowności w tym samochodzie. Tak nie spojrzałem, ile my tu do cholery mamy. Aha, tutaj jeszcze mamy opcję tuningową, okej. Ile my tu do cholery mamy koni mechanicznych? Jeszcze możemy podwójne turbo sprężarki. No na pewno. Nie, nie, nie. Takich rzeczy to my tu instalować nie będziemy. Możemy dać tylko to koło zamachowe. To jest koło zamachowe? Tak, koło zamachowe. To ma i tak taką charakterystykę, że każde opony będzie zrywać. Nawet wiecie, co porobię. Spróbujmy... A, możemy go odciążyć. A ja myślałem, że on już jest odciążony, ale nie. Chciałem po prostu dociążyć go. Opony mamy najszersze, jakie się da, zainstalowane. Z przodu możemy jeszcze spróbować zainstalować szersze.
Chociaż powiem wam, że jeśli chodzi o wytracanie prędkości, jest całkiem w porządku, więc tutaj nam to niewiele zmieni. No dobra. Moment, czy ja ustawię... Aha, jeszcze jedną rzecz. Nie ustawiłem przedniego spoilera. Musimy go ustawić. Daj znać, czego potrzebujesz. Aero. O, i ustawmy sobie na pokonywanie zakrętów. Jakoś tam lepiej. Powinno być odrobinkę fajniej. Przy wyższych prędkościach oczywiście. No tutaj mamy same kręte traski, więc... Wybrałem tak no, słabo. No, ale spróbujmy, co mi tam. Może jakoś to będzie tym razem. Hm? Jest ciężko. Trzeba z tym gazem bardzo ostrożnie w tym aucie, żeby jakoś do przodu jechał. Więc mamy. Tutaj są okrążenia. No kusi mnie, żeby wziąć takie LaFerrari. No nic. Nie tym razem. LaFerrari. Podejrzewam, że poszłoby mi lepiej w P1, ale dobra tam. Co będzie, to będzie. No, jedźmy. I start. No, teraz fajniej wystartowałem. Zobaczymy, co będzie dalej. Oj, przepraszam, przepraszam. Nie, wcale nie jest mi przykro. Skupmy się. Oni nie bez powodu tutaj wolno jadą. Raczej tu się szybko nie jeździ. Zwłaszcza, że mamy coraz to jakieś zakręty. Myślę, że te wyścigi w ogóle nie są zrobione pod tą klasę samochodu. Okej, trzecie okrążenie, trzecia pozycja, nieźle. Coś mnie tam goni, widzę te światła z tyłu. Ale kurde, jeśli chodzi o hamowanie, jestem w szoku. Agera naprawdę super hamuje. Wow. Okej, okay. No i kurde, czwarta pozycja chyba, tak? Fuh! 12 punktów, nieźle. Ciężko powiedzieć, czy coś się polepszyło, czy po prostu mi dobrze poszło. Ale zauważyłem, że zdecydowanie lepiej wytraca mi się prędkość teraz przed jakimś tam zakrętem. Oczywiście staram się trzymać koła prosto przy hamowaniu, a nie skręcać, znaczy hamować na samym zakręcie, ale... No coś było lepiej. Coś w czymś było fajniej, no. Czyli widzicie, trochę w prawy i można też osiągnąć jakiś tam sukces. Dobra, tutaj mamy sprint, masa zakrętów, masakra. Ale próbujmy, może coś z tego będzie. Jeśli chodzi o przyspieszenie, no to weź tutaj uwagę, że nie mam na co narzekać. Jest super.
gorzej tylko z wyjściem z zakrętów. No tutaj trzeba naprawdę się starać, żeby nie buksować tymi kołami. Jeśli chodzi o hamowanie, to tak samo. Mówiłem, że jest super. Tylko to prowadzenie, no wiadomo, to jest Agera, wielki klocu. Okej, i jesteśmy na miejscu. Sprawdźmy sobie, jak mi teraz pójdzie. Cyk. Okej, oczywiście Agera. No właśnie, tutaj musimy wspinać poślady już od samego startu. Wiecie co, proponuję wrzucić od razu dwójkę przy starcie. Gaz do dechy i dwójka. Cyk, jedziemy. Co wy na to? Tak zrobimy. Nie, to nie był dobry pomysł. Lepiej się startuje powoli. Wow, co to tam było? Coś wystawało ze ściany. Damn. Jest ciasno bardzo. Coś czuję, że mi... O, shit, nie, no ludzie! Jak ostro! Jest nieogarnione, że to już tutaj jest. Damn! Musimy jeszcze raz. Ja musiałbym chyba z 1000 wyścigów przejechać, żeby wymasterować tą Agerę. Coś tak czuję. Tutaj coś wystaje z tej ściany, no. Gaz. Ekstra! O! O! O to chodzi! Kurde, no nie! Zdestabilizowała się! Kurczę, nawet gazu nie dodałem! Jak ciemno, nic nie widać. Jaka popieprzona trasa, no. Nie dla Agery, cholera. O, tutaj mocno zwalniają. Mam szansę wyprzedzić te dwa Heneseje. Nie, jednak nie mam szansy. Jak oni to robią, Jezu. A to znajomość trasy. Jakbym tutaj dłużej pojeździł, to by było lepiej. Dobra. Poszło jakoś. Mogłem też w sumie, wiecie co zrobić? Skrócić biegi trochę w Agerze. Chociaż ja wiem. Ta zmiana też nie jest jakaś tutaj błyskawiczna tych biegów. Mógłbym na tym nawet i stracić, niż zyskać. Ja myślę, że Agera byłaby lepsza na jakieś inne wyścigi, inne mistrzostwa. Tam, gdzie mamy troszeczkę gładsze zakręty czy coś. Ja bym się pokusił nawet o to, abyśmy sobie na następny odcinek pocisnęli jeszcze Agerą i spróbowali jakieś inne mistrzostwa. Spotkajmy się przy centrali, a potem wrócimy na festiwal, żeby wziąć udział w imprezie wręczenia nagród. O, jakieś nagrody. Damn, zobaczmy co to jest. Ja już skończyłem Horizon. Aś. Nie, bo tutaj te mistrzostwa można robić chyba w kółko. Ja podejrzewam, że w dwójkę Horizon teraz niewiele osób gra, no bo jest trójka, tak? I trójkę można też na PC-cie sobie odpalić. Z Windowsem 10. Okej. Możemy kontynuować. Już nie pamiętam, gdzie te traski były, jakie tam można te... Jedziemy w następne miejsce po prostu.
Na festiwal jedziemy, tak? A festiwal jest... Oj, tutaj to byśmy mogli, zobaczcie. Kurczę, fajna droga. Nie wiem, czy ten spoiler by dużo dał, jakbyśmy go zainstalowali estetycznie. Na pewno byłoby dużo gorzej. No ale przy wyższych prędkościach docisk zawsze większy, lepszy. Znaczy moglibyśmy go regulować, tak? Ale ten spoiler wygląda okropnie. A co gorsza, w Forza Horizon 3 też nie mamy zbyt wiele opcji tuningowych, nie? Ło, shit! Cholerne skutery. Trzeba na nie uważać przy wyścigu. Chyba, że na wyścigu ich nie ma, nie wiem. Teraz pojedziemy na autostradę, zobaczymy ile Agera pociśnie teraz. I zaraz będzie pętla, nawrót i autostrada i gaz do dechy. Tam nikt nas nie dogonia. Myślę, że cztery paki pociśnie. Wow, do tunelu. No na razie 300, to tak słabo. A chyba jeszcze mamy 7. Dawaj, Gera. Siódemeczka. Będzie 4 paki i brakuje nitra, co? Może przez ten przedni spoiler mamy niższą prędkość maksymalną, ale jeszcze coś tam przyspiesza. 370. 78, 80, a shit! A już było tak blisko. Nic, jedziemy prosto, musimy przetestować Agerkę. Nowy zakup. O. O nie, będziemy mieli jakiś chyba ostry zakręt czy coś. O, tutaj z górki powinniśmy pocisnąć jakoś. 80, 85, 88, 89. 93. Dawaj, dawaj, dawaj. 96, 98. Jest 400! Ło, 402. Tu już kurde nic nie widzę. 402. Nieźle, co? Oj, było 402 albo 403 maksymalnie. Nawet nie mogłem spojrzeć, bo musiałem tu ruch liczny wymijać, nie? Zobaczcie, jak szybko hamuje. Także Agera. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.